Witajcie, moi drodzy, w nowym odcinku. Dzisiaj będziemy się pakować tutaj z kempingu z Białej Mewy nad morzem i będziemy przejeżdżać na kemping, który jest między Kołobrzegiem a Ciechocinkiem, tak w linii prostej, mniej więcej w połowie drogi. To się... Czuchów? Czuchów. Czuchów jakiś chyba, wydaje. Coś takiego. Ale to zobaczycie za chwilkę. Tak się Dominik zachowuje. A śniadania nie zjadłeś. No my zapiekaneczki już po jednej zjedliśmy. Korneś też tam kończy. A mama co? Ja też się kończę. I składamy przedsionek, pakujemy się i desant w inne miejsce. A co to jest? Dwie dychy. Na co mi te dwie dychy dałeś? Żebyśmy mogli tu dłużej zostać. Mhm. Potem prawdziwe pieniądze. No i zrobiłam dla ciebie, dla mamy, dla siebie, dla Kornesi. Żebyśmy mogli dłużej zostać na kempingach. Dlatego te pieniądze. No i widzicie? Dziecko mi przyniosło dwie dychy. Takie dwie dychy, żebyśmy mogli zostać jeszcze na kempingu. Ale do Misi my nie jedziemy jeszcze do domu. Tylko przejeżdżamy na inny kemping. Zacząłem się golić i się woda skończyła. Kurde, no nie. Ale lipa. Ta się skończyła. A co najlepsze? Kurde, tutaj też nie ma. Generalnie te łazienki, które tutaj mieliśmy, to są już nieczynne. Nie wiem, dobra, wezmę sobie wodę mineralną. O, to będzie mineralna, nie gazowana. Teraz będziemy się zabierać za składanie tej szafki i ogólnie musimy zrobić to teraz tak, że będziemy troszeczkę inaczej spakowani, bo tutaj w tym miejscu będziemy mieli zrobioną jadalnię na tym kempingu, gdzie przejedziemy teraz, bo nie będziemy rozkładać przedsionka i przedsionek. W sumie przedsionek to możemy wpakować sobie do boksa dachowego w samochodzie, a ten stolik i krzesełka gdzieś zostawić, nie wiem, nawet w przyczepie w sumie, bo one to mogą stać cały czas na zewnątrz, a tą szafeczkę sobie wpakuję tutaj pod łóżko. W takiej torbie się mieści ta szafeczka. I tutaj zobaczcie, jeszcze mam takie winko, o którym sobie zapomniałem, było za szafeczką. I generalnie z tym winkiem to było tak, że poszłem na plażę z wykrywaczem i przyszedł do mnie pan i powiedział, że żona jego zgubiła pierścionek złoty. No i powiedziałem, że jak wskaże miejsce, to że mu znajdę i znalazłem mu ten pierścionek. Nie wziąłem nic, powiedziałem, że nie chcę żadnych pieniędzy od niego, bo chciał mi dać od razu na plaży, ale powiedziałem, że nie chcę, nie chcę, nie chcę. No i tak zaczęliśmy rozmawiać o remontach mieszkań, domów. No i nie wiem, po 4 godzinach zadzwonił do mnie, że jest pod kempingiem, czeka na mnie. I pojechałem na rowerze z Dominikiem, pojechaliśmy i przywiózł mi właśnie to wino za to, że znalazłem ten pierścionek. I tak przyjechałem do przyczepy, patrzę, podnoszę to wino, patrzę, a w środku jeszcze 50 zł. Także no, tak to było. Jeden etap skończony, zobaczcie, ścianki pościągane. Wszystko generalnie powynosiłem, ale te ścianki, które tutaj były, to dwie boczne są tutaj na stołku. One pójdą do boksa dachowego w samochodzie. A szafeczka poszła tutaj i tutaj mamy szafeczkę, gumiaczki, dzieci, tam mam akurat to wino, a pod szafeczką jest ścianki przednie i ta mata dla dzieci taka kolorowa, co miały. No i resztę to sobie jeszcze włożę tutaj pod to drugie łóżko, pod tą drugą połówkę. No i reszta to już pójdzie w sumie chyba do samochodu i z zewnątrz tak to wygląda. Częściowo już poskładane, ścianki pościągane. I teraz będę zaczynał sobie składać tą górę samemu. Także zobaczycie, jak to robię samemu. Teraz te materiały, właśnie ten dach i tą zasłonkę, która była tutaj pod przyczepą, to sobie ją omiotę i wrzucę sobie ją tutaj do boksa dachowego. Mamy teraz ostatni posiłek tutaj na kempingu i zestaw suróweczek taki. Taki zestaw suróweczek, kotlecik, ziemniaczki. Dominisiu już ma. A ty, Korneś, co? Chcesz suróweczkę? Chcecie surówkę? Nie. Korneś, chcesz surówkę?
Tak? Poczekaj, to już czeka. Co to jest? To jest surówka? Tak, tutaj jest kapustka czerwona, tutaj jest jakaś kapustka pewnie rodzinna, taka z ogórkiem. O, na zdróweczko. I tutaj jest pewnie coleska. I sobie teraz będziemy zajadać. Spakowani jesteśmy, zobaczcie, przyczepa podłączona. Wszystko podłączone, ręczny ściągnięty, to dokręcone. Okna pozamykane, bakista też. Tutaj wszystko. O kurczę, chyba tego jeszcze nie zamknę. No, dobra. Jeszcze to sobie muszę domknąć. Klapkę od WC. I tutaj są okienka zamknięte. Drzwi zamknięte. Mower odsunięty. I pojedziemy teraz do Polo po jakieś pieczywo. Bo tam jak zajedziemy na drugi kemping, to już nie będziemy jeździć po sklepach. Tylko żebyśmy mieli po prostu dla siebie czas. Lodóweczkę tak mamy przypiętą. Byłem teraz w Polomarkecie, załadowałem sobie ją. I tak to wygląda tutaj. O, to było do góry nogami. Nie wiem, czy będzie widać. Ustawione mamy na 4 stopnie. No i w środku mamy jakieś tam jedzonko. I ogólnie wyjeżdżamy teraz spod Polomarketu. I widzimy się przy wjeździe na kemping. Tak, Domnisiu? A widzę, że ty smutny jesteś. Chyba zmęczony też trochę temperaturą. Nie bajka. Bajkę chcesz? No gorąco jest strasznie, nie wiem, ponad 3 dyszki jest, także jest cieplutko. Tutaj mamy akurat roboty drogowe i skręt w prawo na kemping. A, to jest tutaj chyba, nie? Chyba tu. Skręcamy. Dobra, i teraz gdzie? Recepcja. Dobra, jest recepcja, więc gdzieś sobie możemy stanąć. Dobra, na razie staniemy sobie tu i zapytam, co dalej. Stanąłem sobie tak troszeczkę na środku, bo generalnie nie ma takiego parkingu tutaj. Co prawda jest tam w sumie. Ale nie wiem, czy kemping jest tam na dół, czy tam, gdzie tu jest kemping. Dobra, wyjdę zobaczyć, co i jak, zaraz wracam. Dzwonię dzwonkiem, jest tam taki dzwonek z kamerką, telefonem dzwonię, nikt nie odbiera. Nikt nie wychodzi. Nikt nie wychodzi. Na polu 33 stopnie. No chyba mniej tutaj, tutaj jest troszeczkę mniej. No, może trochę mniej, ale jak jechaliśmy, to 33 pokazywało. No, i co teraz? Poczekamy jeszcze chwilę i będziemy się dobijać dalej, ale ogólnie powiem wam, że ładnie. Tutaj jest plac zabaw, tam widzę, że jest boisko do koszykówki, tam też jest jakiś plac zabaw. Tam są chyba sanitariaty. No i tutaj wydaje mi się, że jest wjazd na kemping. Tam też coś jest. No spoko. Tak, tak, bo tu jest OSIR. Ośrodek sportu i rekreacji. Ale fajnie. Mega fajnie, no nie? Ale wiesz co, do mnie się poczekaj, bo tutaj nie ma skrzynek prądowych. Nie wiem, gdzie są najbliższe. Aha, dobra, tam widzę, że jest skrzynka. Co? Latarnie? Ła, wow, wiatraki są. Ale czadowo, no. Jakaś trawa? No. Widzisz, jakaś trawa? No. Są gdzieś stanowiska, co są specjalne dla kamperów. Chodź, Domnisiu. Są stanowiska gdzieś, co są specjalne dla kamperów i pani mówi, że są z przyłączami. Aha, zapłaciliśmy 105 zł za nas. Tutaj mamy serwis, kamper. Kamper system. Ale fajowe miejsce, ej. Dominisiu, tutaj! I teraz tak mi powiedzieli, wybieramy właśnie takie stany. Nie wiem, właśnie w takim miejscu, czy tu sobie wjedziemy. Poczekaj, zobaczymy, bo tutaj widzę, że są fajne miejscówki. Dominik tam już świruje. Ale czadowe miejsce. Zobaczcie, tutaj są stanowiska wydzielone, obojętnie które można sobie wziąć pod kampery. Ogólnie są wszystkie wolne, także możemy sobie wjechać tutaj. Z tego co widzę, w ogóle to jest tylko jeden kamper tutaj.
pakujemy się tutaj w tym miejscu. Ale mi się tu podoba, spodobało mi się, już mi się tu spodobało, już jestem ucieszony, zadowolony, ale czadowo, fajowo, fajnie. Oli, to wiesz co, nie wiem, które sobie weźmiemy, chyba to pierwsze tutaj z kraja, nie? I będziemy tak między kibelkami a zmywakami, bo tam są zmywaki. Co? Obojętnie gdzie chcemy, to możemy stanąć. Staniemy sobie tutaj przy dwójce, tam mamy zmywaki. Tam są ubikacje, a tam jest plaża. Tam możemy się do Mnisiu pokąpać we wodzie. Dobra, idę po przyczepę. Idziesz ze mną, Domino? Poważnie? Tak. Ty to jesteś pomocnik. Tak, jesteśmy rozłożeni. Przyczepa postawiona, wypoziomowana. I generalnie no nie stawałem tutaj samochodem, tylko stanąłem tutaj obok tego stanowiska, żebyśmy mieli jakiś wgląd na to, co robią dzieci, bo tam jest brzeg taki na dół, jest woda, żeby nam czasami nie pouciekali, a jak uciekną, to żebyśmy ich widzieli. I tak mamy tym razem. Tutaj jednak nie będziemy rozkładać tych stołków, bo stwierdziliśmy, że za dużo ściągania, bo stołki mamy w boksie, musiałbym rowery ściągać, stolik mamy w bagażniku, także będziemy się stołować generalnie w przyczepie. Dokładnie to tam. Ho, ho, ho. Tata, cześć. O, nie, nieźle. No. Ej, za to szuflady były otwarte i żadna się nie otworzyła. Nie zamknięte. Także w następnym odcineczku obejdę cały kemping, pokażę wam w sumie wszystko. Wszystko od początku wam pokażę, jaki jest plac zabaw, co tutaj jest w ogóle w okolicy. Plażę widziałem, że tam jest, ale na razie już nie pójdziemy na tą plażę. Co mogę więcej powiedzieć? Fajnie, cieszę się generalnie. Co, Domino? A ty się cieszysz? Pójdziemy zobaczyć zmywanie? Pójdziemy zobaczyć. A teraz? Teraz? Zobaczyć, jakie tam są głębokie zlewy. Dobrze, na razie jeszcze sobie tutaj weźmiemy i zrobimy jedzonko jakieś, bo widzę, że ty to tylko jakieś gumy wcinasz. Nie, tylko jedną chciałem. A, jedną chciałeś. Okej. Kończymy ten odcineczek, do zobaczenia, do następnego, pa, pa.